Ania Rubik to najsłynniejsza polska top modelka. Ostatnio porzuciła chodzenie na wybiegach u najbardziej znanych projektantów i rozpoczęła edukację seksualną Polaków. Bloomberg właśnie opublikował artykuł o długonogiej Ani i o jej seksualnej kampanii, którą prowadzi w Polsce. To wydarzenie komentuje pół świata. Ania Rubik stała się symbolem nowoczesnej kobiety. Ceni się ją nie tylko za piękną urodę, ale także za osobowość. Polacy supermodelkę kojarzą. Inaczej z projektu Runway produkcji TVN. Znów w zagranicznych mediach zrobiło się głośno o Polsce. Bloomberg opublikował artykuł o tym, jak to supermodelka chce edukować seksualnie katolicką Polskę. Autorami publikacji jest Marek Strzelecki i Dorota Bartyzel. Redaktorzy przedstawiają Anię jako symbol nowoczesności i postępu. Wraz z pomysłodawczynią kampanii seksualnej ubolewają, iż jej książka nie jest sprzedawana w szkołach. Modelka chciałaby także, aby jej filmiki i elukubracje na temat seksu trafiały do uczniów. Uważają, iż akcja modelki to pretekst do ukazania pogrążającą się w średniowiecznej ciemnocie Polski. To kraj, gdzie Jezus Chrystus został wyznaczony na oficjalnego króla, piszą Strzelecki i Bartyzel. Muzułmańscy uchodźcy zostali oskarżeni o szerzenie chorób i zablokowano im możliwość wjazdu, a opozycja mówi o powrocie do czasów średniowiecza. Opowiada się w Polsce, że homoseksualizm może być wyleczony, a kondomy są złe, stwierdzają redaktorzy. Ania Rubik edukuje seksualnie Polaków. Ania Rubik chwali się, że już latem zamierza rozpocząć swój program seksedukacyjny. Jak bowiem twierdzi, Polska nie dokonuje pod tym względem żadnego postępu, a cofa się do XIX wieku. W szkołach pozbawionych edukacji seksualnej dzieciom mówi się, że okres jest krwawym płaczem macicy tęskniącej za płodem, opowiada celebrytka. Autorzy artykułu na Bloombergu zarysowują obraz Polski, którą PiS stworzył. Jak podają, partia Kaczyńskiego uczyniła Polskę protekcjonistycznym, natywistycznym państwem, ścierającym się z Unią Europejską o wszystko. Władza przeciwna takiej edukacji, rząd prowadzi krucjatę przeciwko aborcji. A także pośrednio zachęca kobiety do niepodejmowania pracy, oferując bezprecedensowe zasiłki rodzinne, stwierdzają autorzy artykułu. Andy Rubik brakuje natomiast pieniędzy na realizację swojego przedsięwzięcia i poszukuje sponsorów. Jak sama mówi, marzy o całym autobusie sygnowanym logiem jej akcji. Ten miałby ściągnąć seksedukatorów i oferować warsztaty w całej Polsce.
Rubik zamierza przekonać firmy, by sponsorowały to, mimo iż Polska jest ryzykownym krajem do edukacji seksualnej, piszą Strzelecka i Bartyzel.